Jesteśmy na planie nowej edycji Masterchefa i dziś jest dzień wyjątkowy. Magdę Gessler odwiedziły jej dzieci, a my postanowiliśmy sprawdzić, jak dobrze Lara i Tadeusz znają swoją mamę. Kolacja na śniadanie i śniadanie na kolację. Mama nie ma żadnych dogmatów, po prostu robi co chce. Chyba śniadanie jest paradoksalnie dla niej ważniejsze. Śniadanie. Wiosna. Na pewno wiosna i mama uwielbia, jak kwitną jabłonie i kwitną kwiaty w jej ogrodzie. Wiosna. Jesień. Na pewno pomidor i nie łączy go za często z ogórkiem, chyba że kiszonym. Pomidor. Hiszpańska. Meksykańska, a na pierwszym miejscu Polska oczywiście, więc myślę, że nie próbuje tego łączyć, albo po prostu lubi często polską i często meksykańską. Kraj Basków. Ulubiony deser to jest beza pawłowa, którą je po prostu raz na jakiś czas. I to jest rzeczywiście taki deser po prostu wymarzony, ulubiony. Nie lubi deserów. Do panic. Hiszpania. Najlepszy kraj do życia to Kanada, bo tam jest jej mąż, Waldemar. Hiszpania. Noc zdecydowanie. Mama zaczyna łapać energię i budzi się do życia około 16. Rozkręca się około 21. Noc. Ona ma dużo kwiatów. Ona uwielbia białe kwiaty wszystkie, ale oprócz tego uwielbia mimozy. Piwonia, peonia i jeszcze nasturcja. Piwonia. Dobre mielone. Duszoną cielęcinę w maśle, w dużym żeliwnym garnku. Do tego jaśminowy ryż. Pomidor.